Cześć, tu Magda. Dzisiaj ze mną mały łakomczuszek. Lalka z serii Natalia razem z akcesoriami. Tak wygląda ten mały łakomczuszek. To śliczna dziewczynka w sukience, w takie różowe chyba motylki albo kokardki. Ma piękne blond włosy, naprawdę długie. Można godzinami je czesać, bardzo gęste. No i pewnie zaplatać w warkocze, robić kucyki i inne fryzury. Ma grzywkę obciętą, opaskę tutaj na włosach, która ładnie jej przytrzymuje całą fryzurę. Niebieskie oczy, zobaczcie, jakie ona ma piękne niebieskie oczy i długie rzęsy. Śliczna dziewczyna. Jak ją położymy troszkę, to ona te oczy zamyka albo otwiera, jeżeli wstanie. W komplecie jest właśnie w tej pięknej sukience, w różowych takich bucikach, pantofelkach. Ma jeszcze kurtkę z napisem N, tak jak Natalia. Taką, na spacer świetną. Są też lody i grzebyczek. A teraz ją uruchomię, zobaczymy, co ta nasza Natalka potrafi. Mamo, podmylaj mnie. O, jest wrażliwa na dotyk. Ma, można ją po plecach pogilgotać tutaj. Mamusiu, przytul mnie bardzo mocno. Zobaczcie, jak ona rusza ustami. A ja ją teraz mocno przytulę. O. Jesteś najlepszą mamusią. Kocham cię. No to jest miód na moje serce. Naprawdę miło takie słowa usłyszeć od... Lali. Chodźmy do parku. Pomóż mi założyć kurteczkę. Ale wygadana taka malutka. No dobrze, słuchajcie, zakładamy kurtkę. Kocham moją kurtkę. Jest bardzo piękna. Okej. Okay. Jestem gotowa. Chodźmy do parku. Ale ty jesteś szybka dziewczyna. No dobra, idziemy na spacer, więc jak... Mamo, mam ochotę na lody. Czy mogę trochę dostać? Naprawdę, naprawdę musisz lody teraz? No dobrze, proszę cię bardzo. Zobaczcie, jak ruszą ustami. Wcina lody. Aż nosek jej się rusza nawet. No dobrze, może wystarczy. Polewo, moje ulubione. No i co ty, łobuziaku, powiesz? O, wiatr podargał mi włoski. Proszę, uczesz mnie. I tak cały czas przy dzieciach. Normalnie, cały czas obsługa. No i jak tam? Lubię, kiedy mnie czeszesz, ale nie ciągnij mnie za mocno. No bardzo delikatnie się staram to robić. Ach, jestem już trochę zmęczona. Połóż mnie do łóżeczka i pośpiewaj trochę. No dobrze, chodź maleńka. Połóż się. Nawet sama sobie gra kołysankę. Jakaś kołderka nas przyniosła, jakiś kocyk. No, śpi malutka, śpi. Usypiać. Dobranoc, mamo. Dobranoc. Usnęła. Bez dwóch zdań, spędzanie czasu z Natalią wymaga opieki, ale myślę to, że ona jest interaktywna, bo tak naprawdę nie zdradziłam Wam tego szczegółu, ale każda z tych elementów, akcesoriów ma różnego... Mama, już się obudziłam. Rodzaju czujniki i dzięki temu Lala właśnie w ten sposób i tutaj reaguje na różne rzeczy, reaguje na dotyk, dlatego, że dotykam ją właśnie tu na plecach, widzicie? Mamusiu, przytul mnie bardzo mocno. Jak ją przytulam, to dotykam jej brzucha. Jesteś najlepszą mamusią. I wtedy słyszę to fantastyczne wyznanie. Tak, maszeczko? Jest piękna pogoda. A kurteczka? Pomóż mi założyć kurteczkę. Ma ukryte sensory. O tutaj, zobaczcie. O. I tutaj jak ją zakłada, muszę ją zdjąć i założyć. To wtedy będzie. A jak się kładzie, to ona usypia. Widzicie, nawet nie zdążyłam, ale pokażę Wam te sensory. Zobaczcie. O, tu jest wszyty taki sensor i ona tutaj też dotyka. Kocham moją kurtkę. O. Jest bardzo piękna. I wtedy mówi inne frazy, więc jeżeli dobrze się nią opiekujemy, ona wchodzi w interakcję. Co ty byś jeszcze chciała, malutka, co? Mamo, mam ochotę na lody. No. Czy mogę trochę dostać? W lodach też jest sensor. Truskawkowe. Po lewo, moje ulubione. Śliczna jesteś. No i cóż, no i pewnie... O, wiatr podargał mi włoski. Proszę, grzebyczku też. Jak ją czeszę,
Lalka Lubię, jest kiedy mnie czeszesz, ale nie zadowolona z tego ciągnij mnie za powodu. mocno. No jejku, jejku, po co to marudzenie? Ach, jestem już trochę zmęczona. Połóż mnie do łóżeczka i pośpiewaj trochę. Dobrze, że ona trochę śpi, słuchajcie, bo tak to nie byłoby w ogóle wytchnienia przy niej. No nic, myślę, że będzie wspaniały prezentem dla każdej malutkiej dziewczynki, która będzie się nią mogła opiekować i troszczyć, i zabierać na spacery, i karmić lodami, i czesać, i robić różne fryzury. O, i tyle. Kłaś spać. Dobranoc, mamo. Dobranoc wam wszystkim. Pozdrawiam.